z większą ilością osób. I teraz ćwiczenie, które to samo wypracowuje i przygotowuje do takich elementów partnerowych. Zapraszam może w trójkę, podróżcie. No, ta trójka, jeden co i tu, drugi tu, trzeci tu. I teraz tak, waszym zadaniem będzie poruszać się po podłożu, a nie na rękach, tylko przesuwać ciało. I zadaniem będzie przejść po linii, albo brzucha, albo kolan, albo głowy. Natomiast nie idziemy tu, bo to nic nie da. Czyli oni sobie idą, a ja muszę pracować między nimi. Zobaczcie, ale bezwysiłkowo. Muszę obserwować, co się dzieje. A nie tak. Nie tak. No, dokładnie. Czyli uwaga, ja muszę patrzeć. Wiedzieć, gdzie jest kąt, który przepuszczę, ale bezwysiłkowo. O, mam czas jeszcze, mogę odpocząć. To jest oczywiście na razie forma. To jest forma ćwiczebna. Tomek, pokaż swoje elementy. Jest Tomek? Jestem, jestem. Dobrze. Zapisamy do sobie. Nie słyszę, bo już ma to być ćwiczone. Trudno jest zapamiętać takie rzeczy na raz, nie? Pokazywać ćwiczenie, bo zmiany kierunku ruchu w kwarterze. Czyli tutaj połamy się na mógł, jest linia. Było łatwiej widać. Jest linia. Ja chcę zmienić szybko. No czy to było wyszukać, to chcę sam zrobić. No. Idzie człowiek do ciebie, chce uciec głową, nie? Na przykład schodzę tutaj, nie? Teraz idę na linii jego kolan. Teraz nie musi reagować, tylko wystarczy, że nogi przejdzie. A to już jest techniką przy okazji, dokładnie. Ale to, do tego dojdziemy. Idę teraz, leżesz na linii brzucha. Przeniesienie na przykład padem. Idę na linii głowy. Teraz głowę podniesie, patrzcie. Znaczy, to się fajnie ogląda, tylko trzeba pozwolić ciału reagować, zaufać ciału. Nie szarpać. Spróbujcie. Intuicyjnie. Tak, intuicyjnie. Szczepnijcie, jeden, proszę, teraz.